przypadku słuchawek dokanałowych zawsze jest problem z tipami silikonowymi, potocznie zwanymi gumkami. Ponieważ dostajemy ich co prawda kilka par w zestawie i one są o różnych rozmiarach, ale zdarzają się także takie przypadki, że żadna z nich nie pasuje. Możemy zainwestować w zamienniki, bądź też pozbierać tipy z poprzednich par słuchawek, ale one w takim przypadku mogą nie pasować do samych kopułek, przez co będą z nich spadać, pogarszać izolację do otoczenia, a także dźwięk. Możemy oczywiście także wybrać pianki, to też jest jakaś opcja, ale one mają tendencję do ścinania góry, a także podbijania chorej ilości basu. W takim razie pytanie, czy możemy zrobić coś, żeby od razu kupić słuchawki dokanałowe, które na pewno będą pasowały do naszego ucha? Otóż można, ale w tym zakupie będzie maczał palce sam laryngolog. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić ostateczność w świecie słuchawek dokanałowych, tak zwane ciemki. A dzisiejszym modelem do przedstawienia będzie Fibae 1 od polskiej firmy Custom Art. Zapraszam do oglądania. No dobra, ale na początku wypadałoby wytłumaczyć, o co chodzi z tym laryngologiem. Otóż firma Custom Art specjalizuje się w produkowaniu tak zwanych ciemek. Jest to skrót od Custom In-Ears Monitors. I znaczy to w polskim wolnym tłumaczeniu personalizowane słuchawki dokanałowe. I pewnie kiedy słyszycie personalizowane, to myślicie sobie, no można sobie dawać własne kolory, loga, wzorki i tak dalej. No i to prawda, ale ciemki idą o krok dalej, ponieważ możecie zamówić ciemki, które będą stworzone na podstawie odlewu waszego ucha. Dzięki czemu dostaniecie maksymalny komfort i maksymalną izolację, ponieważ te słuchawki będą stworzone dla was i tak naprawdę tylko dla was. No, chyba że znacie jeszcze kogoś, kto ma identyczne ucho jak wy. Żeby zrobić taki odlew, musimy udać się do laryngologa, tak samo jak w przypadku, kiedy byśmy chcieli sobie zamawiać aparat słuchowy. Wysyłamy do firmy Custom Art i po prostu czekamy na to, aż te słuchawki zostaną zrobione, albo możecie pojechać bezpośrednio do siedziby Custom Art w Warszawie, zrobić sobie odlewy, odsłuchać wszystkich testowych par słuchawek, jakie posiadają, no i wybrać, na którą mają po prostu zostać przygotowane wasze odlewy. Nie ukrywam, że sam chciałbym posiadać takie ciemki, dlatego też dzięki uprzejmości firmy Custom Art dostałem właśnie na testy model Fibae 1, za co serdecznie dziękuję. Model Fibae 1 jest to najtańszy model, jaki Custom Art oferuje w swojej linii produktów. Oczywiście dostałem model testowy, dlatego też posiada konstrukcję uniwersalną. Nie będę się także rozwodził nad wyglądem samych kopułek, ponieważ każdy może zaprojektować je tak, jak mu się żywnie podoba. Zestaw, z jakim słuchawki przychodzą, także jest personalizowany. Ja razem z tym modelem dostałem Pelicase'a, a także paczkę silikonowych tipów. Szczerze powiedziawszy, wybrałem parę tipów całkowicie losowo i nie musiałem już kolejnych sprawdzać, ponieważ ta pierwsza do tej pory siedzi jak ulał. Przejdziemy teraz do kabla i tutaj będę się długo o nim rozwodził. Cóż mogę powiedzieć? Po prostu kocham ten kabel. Jest dla mnie idealny pod każdym względem. Na jednym końcu mamy pozłoconego kątowego mini jacka 3,5 mm. Cały przewód jest podwójnie przepleciony, gdzie jego kolor, jak i budowa bardzo mocno przypomina mi stare zabawki. Idąc dalej, mamy splitter w formie Y i ściągacz, końce uformowane do noszenia w systemie OT, który także można samemu naginać, by dopasować je do swoich uszu. A całość zakończona jest wtykami w wersji 2-piny. Jeżeli jednak one Wam nie pasują, to także możecie wybrać zakończenia MMCX. Dlaczego kocham ten kabel, pewnie zapytacie? Po pierwsze, w ogóle się nie plączę. Po drugie, wtyk kątowy. Po trzecie, forma litery Y, dzięki czemu te słuchawki bardzo łatwo można puścić po plecach. A co to nam daje? Otóż kabel nam nigdzie tu nie zwisa, w ogóle nie ma szans, żeby się gdzieś zahaczył, przecierał o ubrania. Jeżeli będziemy wyjmować słuchawki, to nie będzie możliwości, żeby one nam po prostu luźno spadły na podłogę, przez co mogą się na przykład uszkodzić, ponieważ są trzymane przez plecy i tors. Dodatkowo mamy tutaj nausznice, które dopasowują się do naszego ucha, system oczywiście over the ear, co nie ma po prostu możliwości, żeby te słuchawki nam wypadły. I szczerze powiedziawszy, co jest też bardzo śmieszną rzeczą, możemy się tak naprawdę poczuć jak tacy profesjonalni wokaliści, którzy wychodzą na scenę i po prostu posiadają właśnie ciemki, by można było monitorować muzykę. I naprawdę według mnie jest to najlepszy możliwy sposób na noszenie dokanałówek, jaki po prostu stworzył świat. W
FIBA 1 bardzo wysoko tutaj postawiło poprzeczkę i jeżeli kiedykolwiek będę kupował nową parę słuchawek dokanałowych, to po prostu będzie mój wymóg, żeby taki właśnie kabel przy nich mieć. Jeżeli materiał do tej pory Wam się podoba, to oczywiście zachęcam do polajkowania go, a także zasubskrybowania kanału, jeżeli chcecie więcej takich materiałów, a jesteście nowymi widzami. Czas teraz przejść do tego, jak FIBA 1 brzmi. I szczerze powiedziawszy, muszę tutaj powiedzieć, że to nie jest moja para kaloszy. Ale po kolei. FIBA 1 posiada po jednym przetworniku o bardzo niskiej impedancji na poziomie 5,6 ohma. Na szczęście słuchawki nie są aż tak czułe, że trzeba szukać specjalnie słabych prądowo odtwarzaczy. Telefony w zupełności sobie poradzą. Jednak jeżeli na innych parach wydaje Wam się, że Wasze źródło muzyczne minimalnie szumi, to FIBA 1 da Wam bezpośrednią odpowiedź na to pytanie. Dodatkowo muszę przyznać, że w tych słuchawkach doświadczyłem jak dotąd najlepszej możliwej izolacji od otoczenia, a przez okres testowania zdarzyło mi się parę razy jeździć pociągiem, ponieważ to był na przykład okres Pyrkonu. Z założonymi FIBA, a także racjonalnym poziomem głośności nie byłem w stanie wyłapać nic z otoczenia, a przypominam, że to był tylko i wyłącznie model testowy z uniwersalną formą. Co by było, jeżeli by to były odlewy mojego ucha? Byłoby tylko lepiej. Uff! Jak już powiedziałem, sama charakterystyka brzmienia osobiście w większości przypadków mi się nie podoba. A co za sprawą tego, że najczęściej słucham typowego EDM-u, gdzie FIBA naprawdę brakuje basu i chodzi mi tutaj głównie o subbas. Jego brak sprawia, że cały przekaz muzyki elektronicznej jest po prostu taki nudny i płaski. Idzie się do tego oczywiście przyzwyczaić, jednak minimalny niesmak pozostaje, kiedy nie jesteśmy w stanie odczuć kików. Jestem typem tak zwanego random guy'a, który bierze całą swoją bibliotekę 3500 utworów, wrzuca w jedną playlistę i uruchamia tryb losowy. A w tej bibliotece zawiera się nie tylko muzyka elektroniczna, ale także trochę rocka, muzyki klasycznej, muzyka instrumentalna, muzyka z filmów, czy też soundtracki z anime. I przy tych ostatnich chciałbym się zatrzymać. Soundtracki z anime często zawierają kawałki rockowe i instrumentalne. I szczerze powiedziawszy, kiedy po raz pierwszy usłyszałem chociażby utwory Amazarashiego z soundtracka Tokyo Ghoula, to się po prostu zakochałem. Wokale były subtelne i naprawdę intymne. Covery akustyczne brzmią po prostu wspaniale. Aż kilkukrotnie wieczorami wyłączałem wszystkie światła, siadałem przed oknem patrząc na księżyc i z racji tej intymności, jak i izolacji, która aż tak bardzo nie szkodzi ostatecznie dosyć szeroko rozpiętej scenie, zamykałem się po prostu we własnym świecie. Jeżeli chodzi o instrumenty, górne oktawy fortepianu także są miłe i subtelne, dzięki czemu nie usłyszymy sybilantów, jednak tym niższym ponownie brakuje niskich tonów. W mojej opinii najlepiej brzmią tutaj gitara akustyczna, jak i elektryczna. Wspaniale ona wkomponowuje się w wokale, nie stara się nad nimi panować i przez to całe dzieło brzmi po prostu perfekcyjnie. Muszę przyznać, że ze wszystkich rzeczy, jakie miałem do tej pory na testach, wyłączając oczywiście te, które zamieniały moje główne sprzęty, jak na przykład karta graficzna czy monitory, to z FIBA 1 korzystałem najczęściej. Rano puszczam kabel z DAP-em za plecy i mogę tak chodzić cały dzień. Nikomu nie przeszkadza widok ogromnych słuchawek zawieszonych na szyi, a przechodnie czasem, widząc mnie i mój puszczony kabel z tyłu na plecach, zastanawiają się, czy noszę słuchawki, czy też może aparat słuchowy. I wiele osób o to zapytało, serio. Ergonomicznie wyznaczyły one dla mnie nowy standard, za którym chciałbym podążać, a izolacja pozwala na odsłuchy praktycznie wszędzie i to są aspekty, o których doświadczeniu marzyłem już od czasu zakupienia mojej pierwszej w życiu pary nausznych słuchawek zamkniętych. Oczywiście nadal pozostaje kwestia brzmienia, za którym osobiście nie przepadam. I nie mówię tutaj, że FIBA 1 grają słabo. Po prostu, jak wspomniałem na początku, to nie moja para kaloszy. Na tym etapie prawdopodobnie poszukiwanie moich ostatecznych, zamkniętych, przenośnych słuchawek bym zakończył. I tymi słowami zakończymy ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, a także subskrypcję, jeżeli jesteście nowymi widzami. Ponownie bardzo dziękuję firmie Custom Art za wypożyczenie FIBA 1, a także otwarcie oczu na temat ciemek, czyli spersonalizowanych słuchawek dokanałowych. Jeżeli bardzo chcielibyście zakupić właśnie takie słuchawki, jakie dzisiaj Wam przedstawiłem, to na dole w opisie macie linki do strony Custom Art, gdzie możecie sobie je zamówić, a także oni Was tam poinstruują, jak sobie zrobić właśnie te odlewy, o których mówiłem cały odcinek. Zapraszam także na swojego Instagrama bitwolf.film, gdzie możecie zobaczyć moje zdjęcia, moje życie na Instastory, a także pisać do mnie wiadomości przez direct message. Tymczasem ja się z Wami żegnam i widzimy się przy okazji kolejnych odcinków. Trzymajcie się i na razie.